Słuchajcie, Poznań to jest fantastyczne miasto. Czy gdzieś w innym mieście, w samym centrum znajdziecie taką dziką puszczę, wprawdzie totalnie nieposprzątaną, ale za to słuchajcie, jaka prawdziwa puszcza, Puszcza Białowieska. Pewnie może się do tego tylko, jak to mówią, nie umywać, ponieważ w Puszczy Białowieskiej, no to słuchajcie, mamy nawet tu jakieś zabytkowe fundamenty. Słuchajcie, w Puszczy Białowieskiej jest ingerencja, jak nie człowieka, czyli ministra środowiska, pana Szyszko. To znowu interwencja jakichś korników. A tu, popatrzcie się, cisza, spokój. Posłuchajcie. Słyszycie, jak oni ptaszki śpiewają? Kurczę, boję się tylko jednego, że jak minister Szyszko dowie się, że mamy taką piękną puszczę w samym środku Poznania, no to gotowy nam tu nałożyć plan wyrębu. Kurczę, no macie się, piękne fundamenty. Ciekawe, co to za fundamenty. Coś pewno mieli zbudować. Ach, już wiem, słuchajcie, wiem, gdzie trafiłem. Kiedyś w Poznaniu mieli nam wybudować lodowisko, sztuczne lodowisko na miarę naszej epoki. Zupełnie tak jak w Misiu, bo ten Miś będzie na miarę epoki, a myśmy mieli mieć lodowisko na miarę epoki. Zostały nam fundamenty na miarę epoki i oczywiście gdzieś żyjący w Poznaniu cwaniaczek, który przekręcił niezłą kasę na poznańskim lodowisku i oczywiście włos mu z głowy nie spadł, ponieważ włos spada z głowy tylko osobom wybranym przez władzę. No, popatrzcie, jak tu jest pięknie. No, widzicie, nawet można uznać, że tu jest salon rzeczy używanych. I to, słuchajcie, jedyny salon rzeczy używanych, w którym możecie przebierać, wybierać za darmo. No, cudownie. Ja tu zresztą przychodzę zawsze, żeby chwilę odpocząć, bo jak tylko nie jedzie tramwaj, to tu naprawdę słychać piękny śpiew ptaków. Ale tak pomyślałem, że skoro tu już jestem, w tym pięknym, cudownym miejscu, to może by się udało nakręcić jeszcze jakiś vlog. No zaraz spróbujemy sobie znaleźć jakieś dobre miejsce. No to cześć!